Wciąż, proszę Państwa, rechodupki katolicka, polska, a rechodupki papieskie. Tam pod Marszałkowską, proszę Państwa, jest przejście przy ulicy Złotej. No to jakiś facet śpiewa Palaczok. I am an Englishman in New York. No ładnie on śpiewa, ładnie gra, tam nie wyciąga tych pewnych rzeczy. No ale te Wietnamki, zdaje się, bo ja myślałam, że to są Chinki. A czort ich tam mać. Także proszę Państwa, one się tam nasłuchają tego koncertu, mają za darmo. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie. No i że te buziaczki przesyłamy. Bądź zdarowa, kak korowa, krasiwa, kak świniaczka. Także zapraszamy na stadion Legii. Kongres już od piątku, 11 lipca 2014. Już Państwa możecie się nasłuchać dowoli, naprawdę, bo teraz jest przerwa taka, tam klimat dobry, cały stadion dookoła, nawet on jest większy jakby od tego stadionu dziesięciolecia dookoła, proszę Państwa, a tysiące samochodów, limuzyn z całego świata Bożego, z Anglo Ameryki, Białystok. Zapraszamy Państwa serdecznie, no i że to oczywiście buziaczki przesyłamy, a przecież rotundę Państwo widzą. No. Tutaj w tych śmietniczkach kiedyś leżała Biblia, proszę Państwa, przekład Gedeoni. Nowy Testament facet rozdawał wtedy, kiedy w pałacu były targi, książki, a jeszcze i w Radiu Tok FM kusił jako słudzy diabła przez swojego ojca kłamcę. Proszę Państwa, a taka książka, proszę Państwa, a taka książka. A ja mówię, przepraszam bardzo, a gdzie jest ten Wasz Nowy Testament? No, wydało się, że skoro oni tego Jezusa zabili, i to jest poważna sprawa, to nie jest jakieś coś takie, wie Panie, wiecie Państwo, co, że do śmiechu, bo tu mamy rechodupki. I ta Alicja Socha mówi, że co, że ja jadę do tych rechodupek i z powrotem? No, pozdrawiamy Państwa serdecznie. Katolicka Polska Rondolmowskiego. Niedługo będzie rocznica tu w Polsce. Tu nie żaden Londyn, nie Anglia. Tu są żebracy. To więc w żebracznicy na Mazowszu Katolickiej Polski, a w żebracznicy na Mazowszu, no, będziemy mieli rocznicę Powstania Warszawskiego i przez całą minutę będą stać na baczność w samym tu centrum z włóczniami zapalonymi przez minutę. Nie dotykać się. Nie opierać się. Nie ruszaj.